Reportażyki terenowe. Podcast bardzo satyryczny. Nie wiem jak państwo, ale ja lubię mieć w domu porządek. Z tym, że nie lubię sprzątać. Dochodzi więc do konfliktu interesów, no i czekam do momentu, aż tak się nabałagani w pokoju, żeby wygodnie szuflą wygarnąć sobie wszystko na taczkę i wywieźć na kompost. No, plastik oczywiście oddzielam, złom sprzedaję, a papier powiedzmy zużywam powtórnie. Są jednak ludzie myślący inaczej. Żyją cichutko, nie narzucają się, ale to od nich zależy nasz los. Wielcy inżynierowie rzeczywistości są wśród nas. I o tym będzie ta opowieść. Proszę rozsiąść się wygodnie, a jeśli komuś przeszkadzają śmieci, proszę je czasowo przesunąć pod łóżko. Nie mieści się? No to proszę sobie wymościć gniazdko, nie przesuwając. Miłego słuchania. Porządek świata. W godzinach szczytu niełatwo przecisnąć się przez miasto. Samochody, piesi, rowery, hulajnogi, wszystko pędzi. Na ławce w parku, nieco z dala od centrum, siedzi kobieta. Ma dwie torby. Jedną pustą. Patrzy w przestrzeń. Nic więcej. Wszyscy gdzieś biegną, a ona niewzruszenie patrzy w dal. Nikt nie zwraca na nią uwagi. Większość się spieszy. Kiedyś podszedł do niej strażnik miejski i zapytał, czy nie potrzebuje pomocy. Przecząco pokręciła głową. Co jakiś czas tylko wstaje na chwilę, rozkłada ramiona i zagarnia do siebie powietrze. Na twarzy w tym momencie maluje jej się uśmiech. Powtarza tę czynność kilka razy, potem znów siada i nieruchomieje. Obserwuje ją od 3 tygodni. Przychodzi około 9, o 10:12 zjada śniadanie. Być może drugie, bo nie je łapczywie. Ma termos z jakimś płynem. Chyba to nie jest herbata, ale wódka też nie. Cały czas bowiem siedzi prosto. Nie przechyla się. A z termosu pociąga często i to długie łyki. Około 12 wyjmuje gazetę. Drze ją na malutkie kawałeczki. Przed 13, kiedy słońce jest już wysoko, zdejmuje płaszcz i przez chwilę biega z nim wokół ławki. Wygląda, jakby łapała wiatr. Dziwi mnie trochę to zachowanie. Ja w każdym razie tak nie robię. Na początku chciałem ją przepędzić, bo to przecież moja ławka. No ale potem pomyślałem, że trzeba być dla takich dziwaków tolerancyjnym. Nie jest zbyt chętna do rozmowy. Trudno, jakoś się przyzwyczajam. W sumie mi nawet nie przeszkadza. Kiedy chcę się położyć, to ona się posunie. Ławka nie jest długa, ale przy pewnej wyrozumiałości obu stron, no to mieścimy się. Chyba nawet pasujemy do siebie. Jej jest najładniej w brązowym. Ma taki sweter. W sumie nie wiem, czy w innym kolorze byłoby jej lepiej, bo ma tylko ten jeden. No ale na przykład jeszcze oczy jej mi się podobają. Takie duże. Fioletowe, ładne. Myślę, że ona ma taką ciekawą osobowość. Nie to, co te głupie gołębie, które zawsze dają się nabrać na kawałki gazety, które rozrzucamy wokół ławki. Myślą, że to jakieś żarcie. O, ale uśmiech też ma ładny. Kiedy się śmieje, cały świat się śmieje. Moja mama mówiła na taki uśmiech szóstka. Ona tak się śmieje, widać jej szóstki. Tylko szóstki. Ale to nic, ja mam dwójki, więc jesteśmy parzyści w tych uśmiechach. Mało rozmawiamy, bo w sumie nie ma o czym. Ja mam swoje sprawy, ona swoje. Nic nie mówimy, a jednak się dogadujemy. Ostatnio dała mi spróbować tego płynu z termosu. Ziółka jakieś. Ale kopią? Znaczy, uspokajają raczej. Przez to można chyba tak znieruchomieć. Miło nam się siedzi. Ostatnio zapytałem ją, dlaczego tak co pewien czas zrywa się z ławeczki i macha rękami, albo nagina z tym płaszczykiem po trawniku.
Odpowiedziała, że w ten sposób ogarnia rzeczywistość. Czyli mamy kolejny punkt styczny naszych charakterów. Ja też ogarniam rzeczywistość, ale na siedząco, bo pracę mam bardziej siedzącą. Także widać, jak się pięknie uzupełniamy i może coś z tego w dalszej perspektywie będzie miłosnego bardziej. Dzisiaj jakieś typy z zieleni miejskiej pomalowały nam w nocy ławkę na zielono. Jak to teraz wygląda? Ona ma brązowy sweterek, ja buraczkową koszulę, więc się gryzie, no. A, może poszukamy sobie innego parku. Pójdziemy sobie gdzieś, o, pójdziemy sobie. Tam, gdzie nas docenią, bo takich fachowców od ogarniania rzeczywistości mało jest. Sami zobaczcie, no sami. Reszta społeczeństwa lata jak opętana po mieście, a ktoś musi panować nad całością. I to jesteśmy my. Ja i ona. Ying i yang, że tak powiem. To nie sztuka ogarnąć siebie, ale świat. No. Dzisiaj dam jej kwiaty. Chyba, że ci ogrodnicy, patałachy nieogarnięte nie przywiozą na klomb. Wtedy nie dam. Po prostu zajmiemy się swoją robotą, a oświadczyny poczekają i będziemy zmuszeni jeszcze jakiś czas żyć w nieformalnym związku. Tyle. Oby takim ludziom starczyło sił, bo bez nich ani rusz. Do usłyszenia w kolejnym reportażyku i ogarnijcie się czasem.